Dzień dobry moi mili, Maciek z tej strony, z firmy Mavkar. A dzisiaj dość niespotykany samochód, jakim jest Toyota Yaris. Ale oczywiście mniej spotykany, bo jest to wersja 1.8 TS. A właśnie to jest taki rok, ten, który mamy teraz, 2023, że chciałbym troszeczkę kupować mniej nieszablonowych samochodów. Już mi te wszystkie Audi A4 B8 się przejadły i chciałbym takich troszeczkę mniej rzadkich, znaczy mniej popularnych samochodów, troszeczkę bardziej rzadkich, trochę bardziej, jak to się mówi, mniej spotykanych. No cóż, jest to najszybsza odmiana Yarisa drugiej generacji, oferowana oczywiście w Europie, bo w Japonii mogliście mieć też takie autko w turbo i było dużo szybsze. No, ale jak to Japończycy na swój rynek mieli dużo bardzo ciekawych wersji swoich krajowych, rodzinnych produkcji, a na Europę dawali coś, co tam spełniało pewnie normy i takie inne pierdoły. Tutaj mamy 2007 rok, przebieg, ja myślę, że jak na 13-letni pojazd jest taki rozsądny, bo to 226 tysięcy niecałe. I co możemy jeszcze o nim wspomnieć? A, no, żebym nie zapomniał. Najważniejsze, auto jest całe w oryginale, co jest bardzo rzadkie przede wszystkim przy samochodach takich usportowionych, bo najczęściej, jeżeli kupi to jakiś niewprawny kierowca i ma troszeczkę więcej mocy, to te samochody są dość często porozbijane lub poobijane. Będę sekundkę po nagraniu zewnętrznej strony nagrywał też pomiar lakieru, wszędzie z około od 100 do 70, 60 mikronów nad 80, więc mamy tutaj auto bez szwach i prościutkie. No i co jeszcze dodać, no o tym silniku warto, że no to niby 133 konie, nie jest to tak bardzo dużo, ale nie jest też to mało, bo auto, nie oszukujmy się, nie jest wielkich gabarytów, a i Avensis potrafi mieć silnik słabszy od tego 1.6. Z tyłu pewnie jak widzicie mamy wielką rurę wydechową, jest to tłumik z kwasówki, nie wiem czy go będzie widać, chyba nie. Marki Fox, fajny, basowy, nie jest to jakiś tam aftermarket, tylko rurka, tylko ładnie, że tak powiem, brzmiący końcowy wydech. Z cech zewnętrznych mamy jeszcze tutaj oczywiście przeciwdzielne reflektory i bardzo wygodny dostęp bezkluczykowy, który już nieraz o tym wspominałem wam na swoich filmach, jak działa. Oczywiście też widać reflektory przeciwdzielne, alufelgi fabryczne, piętnastki. No i jak to Toyota ma we wnętrzu wiele ciekawych bajerów, tak jak tam rozkładana, przesuwana tylnia kanapa, takie dwa dodatkowe boczne schoweczki. Może postaram wam się tu pokazać, jeszcze się starczy na baterii, na nagranie tego. Lakier też ładnie się w niej prezentuje. Nie jest jakiś zmatowiały, jak to często bywa w czerwonych lakierach. Proszę bardzo, tu mamy bagażnik. Pach. Tutaj takie zasłonki, które rzepem się przylepia, gdy przesuwamy z tyłu kanapę. Proszę bardzo, kanapa jeździ sobie tak. Cyk. O, teraz tego nie widać. O, zobaczcie sobie, tak można ją przesunąć. Oczywiście też położyć. Tu macie podwójny schowek. Proszę bardzo. Jeden, drugi, a pod tym jeszcze macie koło. No i tu jeszcze w bokach macie wnęki na jakieś klucze, na takie rzeczy. A przy okazji to jeszcze się rozkłada, jakbyście chcieli wyjąć fotele i mieć całkowicie płasko. Więc Toyota, trzeba jej to oddać, że naprawdę potrafiła sprytnie rozwiązać takie miejsca w małych pojazdach. Moi mili, nagrajmy sobie wnętrze, zacznijmy od papierów. Tu macie ten od tego wydechu Foxa, homologację niemiecką. Tutaj też macie jakieś potwierdzenie na założenie oryginalnego zawieszenia. Tutaj jak widzicie Hersteller Importer Toyota Motorsport, więc autko jest troszkę obniżone. Macie podany
tutaj przebieg, przy jakim to zawieszeniu było włożone w roku 2016. Tu macie wpisy serwisowe. No i tu jeszcze jedną fakturkę z serwisu z 2000, tutaj nie widzę, 17 roku, z kilometrów 120 miała, więc minęło 6 lat, dużo nie dokręciła. No to teraz nagrajmy sobie wnętrze pojazdu. Zacznę może od tej strony, bo już tutaj jestem. Spójrzcie sobie, tak wyglądają fotele ala lekko sportowe, oczywiście z airbagami w środku. Dalej przechodzimy tutaj na środek. Fajnie to Toyota pomyślała, bo tu macie schowek. Proszę bardzo, jeden duży schowek, tutaj schowek na instrukcje, dokumenty, tutaj jeszcze jakiś boczny schowek, no i tu jeszcze jest, można traktować jako uchwyt na kubek lub też jakiś pojemniczy. No i oczywiście fajny bajer, bo wszystko tu też mamy przeniesione po drugiej stronie, gdzie wiele osób nawet nie wie, gdzie takie rysy ogląda, że tu jest schowek, a tutaj jest. I tak samo ten ala cup holder. W ogóle cup holderów to mamy tutaj cztery, co żadne auto premium się nie postydziło. Tutaj jeszcze jeden i tutaj gdzie takim tym możemy też również kubek z tyłu dla pasażerów wrzucić. Przechodzimy sobie na lewą stronę. Spójrzcie, boczek tutaj bardzo ładny, nigdzie nie odklejony. Tak samo jak fotel od kierowcy, też jest bez dziury, niezniszczony, dość dobrze trzyma na boku. Klamki chromowane, bajer z tamtych lat. Przyciski się nie ścierają w tych autach. Tu też widać elektryczne szyby, lusterka i central. Zamek. Kierownica ładnie utrzymana ze sterowaniem radia. Spójrzcie sobie, skóra nigdzie nie jest zjechana. Fajne pikowanie. Pod nogami mamy jeszcze tutaj tak airbag. Teraz chyba go widać. Kolanowy, czy jak tam ktoś tam zwie. Po swojemu. Tu drugi schowek, taki mały na jakieś szpargały. Tu macie przycisk od start-stopu. No bo o tym już wspominałem. Radio fabryka. No i coś, co nie zawsze jest w tych Toyota, klima automat sprawna. Gałka od zmiany biegów. Tutaj ręczny i przechodzimy sobie na tył, gdzie mamy ISOFIX-a. Chyba z takich rzeczy oprócz airbagów, ABS-ów, pierdół, które ma prawie każdy samochód, już nie będę wspominał. Cóż, mogę Was przede wszystkim zaprosić do subskrypcji tego kanału, bo będzie pojawiało się dużo auto, odwiedzenia moich mediów społecznościowych, takich jak Mavkar Auta na Instagramie oraz Facebooka. No i też możecie sobie sprawdzić moją inną ofertę samochodów dostępny na tą chwilę na mavkar.automoto.pl. I też również pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, nie ponosicie opłaty skarbowej, możecie wykupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywiozę go na lawecie. Pozdrawiam, cześć!